No moi drodzy, powiem tak, czyżby zestaw już nam zdradzał swoją ocenę i jaki jest? To znaczy mówił sam za siebie, czyli... NOO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 O
Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jest, ten kurz was nie myli. Się z niego kurzy, jak nie wiem, moi drodzy. Zestaw dostałem dość dawno, na urodziny kanału, czyli już kilka miesięcy, w sensie 2 czy 3. I jak widzicie, już zdążył się nawet zakurzyć, brzydko mi na strychu złapać kurz. Promocja z 5 na 6 na 5 zł, przepraszam. No i cóż tu, moi drodzy, dużo mówić. Figurka, dziewczynka, chce, byśmy ją adoptowali. Ja nie jestem pewny, czy chcę ją adoptować, bo z SL to już mieliśmy do czynienia. I dramatu całkowitego może nie było, jak ostatnio chociażby z Lepku, ale też za dobrze to nie, zdecydowanie w stronę minusa, niźli plusa. No i dzisiaj trafia nam się prezent, który dostałem. Prezent z instrukcją na boku, co już wiecie na starcie, daje mi minus jeden do zestawu, jeżeli instrukcji nie ma w środku. LOL Surprise, przyznam się szczerze, ja nie wiem, o co chodzi w uniwersum, ale jak byłem jeszcze nad morzem, nie wiem, czy widzieliście te vlogi z zeszłych wakacji, jak byłem nad morzem i kupowałem dużo podróbek, to bardzo dużo było tych lolów i ja spodziewałem się, że to jest jakaś, wiecie, dla dziewczynek uniwersum, zresztą nawet tematyka, kolorystyka i wszystko wygląda, że dla dziewczynek. Jak wiecie, ja jakby building blocks, ja nie stronię od klocków dziewczęcych, wręcz przeciwnie, uważam, są fajne. Przyjrzyjmy się tutaj, co tutaj mamy. No, całkiem okej. Okay. Myślę, że moja figurka jest jedną z nudniejszych. Tu już nie widzimy, co jest, bo zaklejona, przepuszczalnie odrywając zer, wiemy to. Ta mi się podoba i ta faktycznie. Moi drodzy, dobra, SL Toys. Nie jest to pierwsza recenzja SL Toysów, więc googlujcie, szukajcie, wpadajcie na moje inne recenzje. Tak, nie myliłem się, w środku nie ma instrukcji. Jak wiecie, jest to dla mnie przeogromny ból, gdyż za 10 lat nie będę w stanie złożyć tego zestawu, jeżeli jakimś cudem go rozłożę. To w ogóle jest Teacher's Pet i to jest zwierzątko nauczyciela. Nie wiem, o co tutaj chodzi, moi drodzy, w uniwersum. Nie będę udawał i nie będę się wymądrzał. Ale wiem natomiast, że z podróbkami różnie jest. I wy też to wiecie, oglądając mój kanał, więc różnie jest z tymi podróbkami. Więc tutaj, no cóż, otwieramy sobie dzisiaj to, patrzymy, co jest w środeczku i nie spodziewamy się czegoś dobrego, ale może SL-sy nas dzisiaj zaskoczą. Wysypujemy wszystko z woreczka. Kolorystyka jest, nie wiem, czy to ładnie widać teraz na kamerze, czy nie, ale jest taka mocno jaskrawa. To nie jest zwykły pomarańcz z Lego. Próbuję czegoś teraz poszukać wokół, ale pod ręką mam tylko to. Widzicie, no aczkolwiek kamera tego tak ładnie nie oddaje, tej oczowalności. W sensie, no nie oddaje aż tak bardzo. To pewnie wygląda aż tak ciemnie, jak w sensie ja, niż w realności. No okej, okay, aż wali po oczach kolorami. Ta dziewczynka w ogóle, bo zacznijmy od tego, czym... Nie, dobra, chyba nie jesteśmy okłamywani. No oby. Mamy tutaj tuw. Jesteśmy okłamywani! No i zaczynamy przedstawienie, moi drodzy. Jesteśmy okłamywani. Jak wiecie, my tego strasznie nie lubimy. My strasznie nie lubimy być na tym kanale okłamywani i to daje duży minusik zawsze do wszelkiej oceny. A tu jesteśmy, moi drodzy, okłamywani i jesteśmy srogo okłamywani. Jesteśmy tak okłamywani, że naprawdę aż mnie zęby zaczynają boleć. I uwaga, dobra, udało się to włożyć. SL to jest LOL, czyli jednak LOL to było troszkę chyba podsumowanie, moi drodzy. Okej, okay, wiemy już, że merytorycznie jesteśmy okłamywani i to niestety grubo. A czy jesteśmy okłamywani, znaczy okłamywani jesteśmy, jeżeli chodzi o jakość, bo nam tu nic nie obiecywano. W sensie ani na opakowaniu nie pisze, że możesz na tym stracić zdrowie, ani nic, ten deseń. O, jak my tu grubo jesteśmy, łachoho! Pięknie, moi drodzy. Jest, rośnie nam nowy klasyk, kłamstewka. No, to aż dziwne, że nosek długi nie rośnie. No. Ach, moi drodzy, takie zabawne. Czy, kurde, 100 recenzji temu bym tutaj był wzruszony, czy w sensie wzruszony, obruszony bardziej, czy zdenerwowany, że co to się dzieje. A dzisiaj już tyle, kurde, mam za sobą tych WTF-ów, że kolejne kłamstwo, kolejne oszustwo, w ogóle kolejne dziadostwo. Nie rusza mnie to zupełnie już. No co za, moi drodzy, czasy. Instrukcja sama w sobie jest średnio w ogóle jasna. I w ogóle mówię, to jest wielki ból, że nie ma jej w formie papierowej. Naprawdę to jest taka oszczędność. Moi drodzy, wszczepiłem klocka, a teraz mam problem go odczepić. I jest. Nie ma. No i chyba go nie będzie, moi drodzy. Nie będzie on poleciał w ogóle. Najpierw jak się wszczepił, to się nie chciał ruszyć. W sensie, wiecie, Lego jak tak wszczepimy, to spokojnie możemy go palcami przesunąć. Tutaj, spójrzcie. No, i nie żartuję. Patrzcie. Widzicie? Widzicie to wgniecenie na palcu? No, pokaż się wgniecenie na palcu. Widzicie? Ja go przesuwam z całych sił. On się nie chce ruszyć tutaj już. Dlatego tam tak odczepiłem. No to mi zwiało, ale...
Gdzie ono... Halo! No cóż, moi drodzy, znajdę je w wolnym momencie, teraz już go nie znajdę. Teraz go już absolutnie... Ależ my tu jesteśmy kłamani, to po prostu historia jakaś. To w ogóle nie tu, ale posadzimy to tu obok, żeby nie było, moi drodzy, żeby nie było. W ogóle, żeby nie było, dostajemy drugie jeszcze, drugi pół ten, pół zadek. I mamy tutaj w ogóle dwa kielichy. Oto, a nie, czekajcie, z lód. No, moi drodzy... Nie, no to jest naprawdę aż niesmaczne, co się tutaj moim zdaniem dzieje. To jest aż niesmaczne, co się tutaj dzieje, bo to mi w ogóle wejdzie tu... To mi w ogóle, moi drodzy, chyba tu nie wejdzie do tego kielicha. Nie no, nie ma prawa nie wejść chyba. Nie ma prawa nie wejść. A, nie uciekaj! Już mi za dużo klocków i tak ucieka. Nie chce mi to za Chiny wejść, może zmiana kielicha pomoże. Au! No nie, moi drodzy, patrzcie, jak wygląda mój palec. Patrzcie, jak wygląda mój palec znów od wciskania tego. Jest cały aż wciśnięty. Patrzcie, co się tutaj dzieje. I to nam nie chce wejść, moi drodzy. Będę szczery, nie będę ściemniał. Zresztą zawsze taki jestem na tym kanale. Mamy do czynienia z arcysyfem. No może nie arcysyfem, dobra. Trochę przegiąłem, ale tylko troszkę, moi drodzy. Zestaw, który powinien wyglądać, wygląda tak i tyle. I bo tu naprawdę już nie ma nic więcej. Tu naprawdę nie ma nic więcej. W sensie, powiem tak, zacznijmy od tego, że na przykład za Chiny Ludowe, bo już tam miałem chwilą przerwę, próbowałem to docisnąć, nie wchodzi nam tutaj ta kupa, no bo cóż to może być innego, moi drodzy? Cóż to może być innego, jak nie kupa? No bo, no dobra, lody czekoladowe mogą być, ale nie spodziewałbym się, bo to przypuszczalnie jest kupa, zupełnie jak ten zestaw. Bo co tu dużo mówić, w ogóle nie wiem, czy miał być ten skrawek, ale zacznijmy od tego, żeby nie było. Tu tego jednego kwiatka, mówię, zgubiłem, jeżeli ktoś przewinął początek recenzji. Nie mam pojęcia, co by to miało być, bo to nie to stolik. Spójrzcie na złość wykonania tych klocków. Spójrzcie, co tutaj się dzieje, ile złego tutaj się dzieje. W ogóle nie wiem, po co nam chciano dać kolejne tutaj klocki zapasowe do tego, które wyglądają tak samo źle i w ogóle to jest krzywe i spójrzcie, co tutaj się dzieje. Palce mnie bolą od budowania tego absolutnie i to po prostu jest źle wykonane. No, po drugie, moi drodzy, mam do czynienia z największym kłamstwem, ale o nim zaraz. Figurka również nie wygląda za specjalnie. Te ręce chodzą bardzo ciężko. Spójrzcie, o, te ręce chodzą tak, że wyłamuje nam się, no właśnie. Nie ruszamy ręką, a wyłamuje nam się laleczka. O, widzicie? Rączka się powinna teraz ruszać. Natomiast jak chycę tu, o, to się tu wyłamuje. No po prostu dziadostwo, moi drodzy. Ręce więc chodzą zbyt ciężko. W ogóle tutaj ten tułów też nam wchodzi źle. Nogi są całe niebieskie. Buzia jest taka. W ogóle co tutaj się stało? Ona sama już wygląda, jakby chciała tutaj po prostu umrzeć. Ona już wygląda, jakby, moi drodzy, chciała umrzeć. I ja ci się nie dziwię. Ja ci współczuję. Ja ci się nie dziwię. Absolutnie. Jeszcze na wstążkę z tyłu tu u góry nie. Włoski najbardziej by się mogły z tego zestawu bronić, jeżeli powiedzmy pasowałyby do innych Lego figurek i tak dalej. Natomiast zostajemy tu kupę syfu. Ta kupa nie pasuje do kielicha, także nam tutaj nie wejdzie, więc zapomnijcie o czymś takim, moi drodzy, co mamy tutaj przedstawionym, czyli że będzie takie coś, ale przede wszystkim, moi drodzy, w ogóle patrząc za to, zapomnijcie, że dostaniecie coś takiego, co otrzymujecie tutaj, ponieważ, moi drodzy, spójrzcie, powinny być żółte, tudzież złote te elementy, są niebieskie. No co to, jakaś policja? To powinno się włączyć, łeło, łeło, jesteś aresztowana za złą jakość. Moi drodzy, kielich okej, tu wygląda nawet na przezroczysty, ale załóżmy, że on miał być szary, no to jest, ale wygląda na przezroczysty w ogóle. W środku powinien być lód jagodowy, a jest lód kupowy. Dokładnie to samo tyczy się tego, co ma ta panienka, lód truskawkowy, a jest lód kupowy. Ewentualnie czekoladowy, moi drodzy. Sam wygląd panienki, spójrzcie, jaki powinien być. Tu powinna być spódniczka, nóżki, skarpetki i butki. A co to jest? Jakieś gietry, czy inne leżinsy nałożone od stóp do pasa po prostu. Ja bym sobie na buty nałożyła leżinsy niebieskie i, moi drodzy, i tyle. Figurka nie wygląda, jak powinna wyglądać. Jeżeli czepiamy się dalej, spójrzcie. Ręce powinny mieć białe rękawki. Nie mają w ogóle rękawków. Cały kolor skóry teraz jest inny chyba niż przedstawiany tutaj, bo tu jest takie już latino mocne, a tu po prostu mocno opalenie. Natomiast buźka dokładnie to samo. Mamy tu niebieską oko panią w okularach, a tu dostajemy zieloną oką bez okularów. No fryzura wygląda w miarę i też jest jaskrawa, ale, moi drodzy, to nie o to chodzi. Wiecie, że jest kilka rzeczy, które mnie wkurza najbardziej w klockach i to jest przede wszystkim kłamstwo, które otrzymujemy, jeżeli na opakowaniu mam coś narysowane, jeżeli już wydajemy te 5 zł, a to też nie jest, moi drodzy, mały pieniądz, absolutnie nie jest mały pieniądz za podróbki, które są różnej jakości.
W tym wypadku jest to ogromny pieniądz i chcemy konkretne, powiedzmy, klocki mieć przynajmniej w środku, a jesteśmy kłamani, otrzymujemy jeszcze gorszą jakość, zupełnie innej kolorystyce. Pierwszy ogromny minus. Minus również za instrukcję, która jest... są przynajmniej dwa te, no to tutaj przynajmniej tyle. Minus za instrukcję, która jest na opakowaniu. Minus za to, że mnie bolą palce od budowania, a mimo tego niektóre klocki nie chcą wchodzić. Minus za samą jakość, czyli generalnie to, że no, ręce się nie ruszają, prędzej wyłamiemy ją z tego, ręce ruszają się ciężko, o, może tak bym to określił, i nie bawi się tym po prostu przyjemnie, druga chodzi jeszcze inaczej. Minus za to, że nie wszystkie klocki wchodzą, gdzie mają wchodzić. Generalnie ta ocena tego zestawu powinna być minus, minus, moi drodzy. SL Toys. Absolutnie nie polecam wam tych klocków, jest to strasznie słabe. Za 3 zł byłoby to słabe, za 2 zł można by kupować, żeby się pośmiać, ale absolutnie nie polecam nikomu tych klocków. Zła jakość, złe wykonanie i jeszcze to kłamstwo straszne na opakowaniu. Unikać, uciekać, nie mieszać się, moi drodzy. Naprawdę mamy znacznie wiele więcej klocków w tej cenie, które są całkiem dobre, a nawet jeśli nie tej, to naprawdę lepiej nie kupić dwóch Chińczyków i kupić jedno Lego, bo naprawdę mamy do czynienia z czymś po prostu tragicznym. Ja wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję na moim kanale. Pamiętajcie, by lolów, surprise'ów unikać i SL Toys'ów ogólnie, dobra, bo może nie lolów, ale SL Toys'ów bardziej unikać, bo to są po prostu złe klocki. Ja wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek, zawsze subskrypcję, by nie przegapić kolejnych filmików i być na bieżąco z tym, co złe, a z tym, co dobre. I mam nadzieję, że tutaj SL Toysy poprzednie obejrzycie, by być też uprzedzonym, ale rzucę wam też jakieś dobre klocki, byście nie samymi złymi klockami żyli. Bye!